O, chyba działa, dobra. Jak mówiłem w poprzednim wejściu w Teatrze Zagojów, sytuacja jest bardzo poważna i tak jak też mówiłem, każde drzewo wolności potrzebuje krwi męczenników i właśnie wysłuchałem właśnie odsłuchałem konferencji prasowej dwóch żon, pana Kamińskiego i pana Wąsika. I ja wiedziałem, że tak będzie. Chodzi o to, że prezydent wydał wczoraj kolejny akt ułaskawienia, znaczy skierowaną do prokuratora generalnego, to ja widziałem, bo słuchałem też konferencji prasowej tego prokuratora. Wszyscy wiemy, jak się nazywa. Nie chcę mi się nawet wypowiadać jego imienia i nazwiska, bo szkoda na to w ogóle mojej mowy, mojego aparatu mowy szkoda. On, wypowiadając się o tych dwóch niewinnych ludziach, wręcz szydził z tego. I to nie będzie takie proste, że on ich wypuści, znaczy, że on uzna ten powtórny akt łaski prezydenta, co może doprowadzić do tragedii. Oczywiście to, co te żony mówiły, to tak myślałem, że oni nie byli przetrzymywani w dobrych warunkach w tym więzieniu, to jest normalne. To są praktyki, proszę Państwa, to nie są praktyki kraju demokratycznego, także cóż, witamy. Witamy w nowym kraju, w nowej rzeczywistości. Także możecie od dzisiaj oglądać sobie, ci, którzy oczywiście są wyznawcami Rudej Wrony, oglądajcie sobie, co się dzieje w Korei Północnej, w Mińsku i w różnych takich innych krajach, w których nie ma demokracji. To właśnie 13 grudnia zaczęło się w Polsce. Niestety, niestety, ale to wasza wina jest, bo nikt nie kazał wam głosować na Wronę Rudą, nie? To, co słyszałem teraz, dlatego nagrywam ten podcast. Czy to mnie bulwersuje, czy to mnie dziwi? Nie, jak ja mówiłem, mnie nic nie dziwi. No przecież to jest normalne, że prokurator teraz będzie na czasie grał, że w ogóle, że on musi się z tymi aktami zapoznać, sprawy i tak dalej, i on dopiero to odeśle do prezydenta i wtedy on będzie mógł dokonać tego aktu ułaskawienia powtórnego, bo przypomnijmy, że akt z 2015 roku jest wciąż obowiązujący, ale ponieważ sytuacja jest taka, że obaj panowie rozpoczęli głodówkę, a jak wiemy, człowiek musi jeść i pić. Więc mówię wam teraz tak. Jeżeli dojdzie do tragedii, odpukać w niemalowane, to wiecie, co się stanie w naszym kraju. To, co było w 81 roku. Oczywiście to jest celowe, żeby tak było. To jest celowe, tak jak to mówiłem w poprzednich podcastach. Aczkolwiek metody, czy nie metody tej zaciśniętej pięści tego Jokera, czy one mnie dziwią? Nie. Nie dziwi mnie, może nie myślałem, że to stanie się tak szybko i w taki sposób, ale to chyba byłem naiwny trochę, bo później przemyślałem sprawę, że on musi działać szybko, bo jeżeli chcesz zdestabilizować cały kraj, wprowadzić atmosferę napięcia, atmosferę niestabilności kraju, to musisz to robić szybko i działać wręcz w sposób, wydawałoby się, niezorganizowany.
To są tylko pozory. Jeżeli uważacie, że na świecie jest chaos, nie? To powiem wam teraz jedną z prawd. Chaos jest doskonale kontrolowany. Także jak wam się wydaje, że teraz że jest chaos wszędzie, że nikt nie wie, czy to ułaskawienie było prawidłowe z 2015 roku, czy nie. Czy teraz, jak prezydent powtórnie wydaje akt, znaczy się wszczyna postępowanie ułaskawiające, ponowne, to czy znaczy to, że tamto nie ma mocy prawnej, a to będzie miało. To są... To po prostu na tym polega, że żeby był ten chaos, rozumiecie? Chaos informacyjny, chaos wśród prawników, chaos w rozumieniu prawa. To wszystko doprowadzi do... No wiecie czego. I teraz jak sobie ktoś słucha, sobie myśli, nie, co tam gadanie, nic nie będzie. Nie daj Boże, słuchają mnie wyznawcy Rudej Wrony, to oni wręcz chyba by się cieszycie, nie? Że zostało dwóch niewinnych ludzi skazanych i osadzonych w więzieniu, nie? Wy na pewno teraz się radujecie, nie? Oczywiście wy nie słuchacie moich podcastów, bo przecież teraz oglądacie T-Vision Network, gdzie przypomnę wam, że ta wasza stacja podaje tylko prawdę, tak? No to teraz podam wam przykład prawdy, jaką pokazują media. A więc tak, na telewizji Republice podawano, że wczoraj było 300 tysięcy polnych Polaków w Warszawie. Na Onecie, która nie jest przychylna poprzedniej władzy, czyli dzisiejszej opozycji, podawano, że było 120 tysięcy. A na T-Vision Network, że 50 tysięcy, i to podał ratusz z Warszawy. No to słuchajcie, no to naprawdę. Teraz naprawdę możecie pomyśleć, że faktycznie jak te media nam prawdę mówią, nie? No po prostu super, 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 bo wydaje mi się, że jeżeli Telewizja Republika razem z Jarkiem i innymi organizowała ten protest, to chyba oni najlepiej wiedzą, ile tych ludzi tam mogło być. To już nie chodzi o to, czy to było 300 tysięcy, czy 350 tysięcy, czy 400 tysięcy, czy nawet jak mówią, że około 500 tysięcy, nieważne. T-Vision Network po prostu zgubiło 1-0. No ale to nie jest propaganda, nie? To że ktoś się pomylił o liczbie Polaków, którzy byli wczoraj na proteście, sfrustrowanych po prostu, że opozycja dzisiejsza dalej nie rządzi. To nie jest manipulowanie faktami, nie? Nie, nie, naprawdę. Słuchajcie, nie chcę was spotkać na swojej drodze. Rozumiecie? Wy, którzy wyznajecie bezprawie, cenzurę, politykę pięści i siły Rudej Wrony. Nie chcę. Nie chcę was spotkać na swojej drodze. Jeżeli jednak was spotkam, to nie chcę, żebyście się przyznawali, za kim jesteście, ok? Tak, tak zróbmy. Możemy się lubić, ale jeżeli dojdzie do tego wszystkiego, do czego ma dojść, to będzie wasza wina, bo to jest plan, tak? Plan był taki, żeby Berlin tutaj osadził u władzy swojego chłopaka, nie? Jokera. I udało im się. Oczywiście udało im się tylko dlatego, że połączyli się z innymi partiami, inaczej by mu się nie udało. No ale ponieważ trzecia droga okazała się piątym zakrętem, to jest jak jest. Ja mam nadzieję, że to nie będzie trwało długo i no i po prostu to się szybciej skończy, niż się zaczęło, te rządy. Bardzo w to wierzę i bardzo w to wierzę, że opozycja oraz prezydent będą torpedować wszystko,
co chcą wprowadzać ci nowi władcy. Władcy kraju naszego. Jak widzicie, mówię bardzo spokojnie, bo chyba dzisiaj taka pogoda jest i wczoraj tak, wczoraj byłem bardziej emocjonalny, bo jednak wczoraj sam byłem ciekawy, ile tych Polaków będzie w Warszawie. Znaczy, żałuję, że mnie nie było, ale spokojnie. Będą następne demonstracje, to z pewnością się pojawią. O, lubię podróżować, bardzo lubię podróżować. I to tak jak, wiecie, to jest tak jak zawsze człowiek się dobrze czuje wśród swoich, nie? I ja tutaj, ponieważ jestem zachodniopomorskim, to tu nie mogę się czuć dobrze, bo niestety tutaj jest opcja Donaldinia, więc w większości zdecydowanej, więc ja tu jestem jakby taki, znaczy ryzykuję, no to, że chodzę sobie z polskim szalikiem i z godłem na czapeczce, no to wiadomo, że przecież nic mi się nie może stać, nie? Że pokazuje barwy narodowe. Jeszcze nie usłyszałem żadnego komentarza z żadnej strony, aczkolwiek lubię ryzyko i adrenalinę. I tak będę się poruszał, dopóki nie pogonimy z tego kraju naszego, tej rudej wrony. I wiecie co? To jest tak, że ja wiem, o co chodzi. Ja wiem, o co chodzi, tylko że trzeba storpedować to. Trzeba to storpedować i na pewno w tym pomoże Jarek i prezydent, który jest bezczelnie dyskredytowany i ośmieszany wręcz przez rządzącą władzę, co nie powinno mieć miejsca w żadnym demokratycznym kraju. Dlatego mówię, że już teraz od 13 grudnia nie jesteśmy demokratycznym krajem. Także jak ktoś teraz myśli, że żyje w demokracji, to się myli. Jak myśli, że żyje w kraju, w którym są wolne media publiczne, to się myli. Jak myśli, że żyje teraz w kraju prawa, to się myli. I te dowody są codziennie, wręcz co, nawet co godzinę. Dowody na to, że to panuje totalne bezprawie. I oby nie doszło do tragedii. Czyli żeby jednak, to znaczy, ja wiem, że pan Kamiński jest gotowy na to. Zgodnie z zasadą drzewo obronności potrzebuje krwi męczenników. I ja nagrałem dzisiaj podcast, na który zachęcam bardzo, bardzo, bardzo mocno, bo to są tylko piosenki patriotyczne. Rasputin, Boże, coś polskie, Polskę. Ja też sobie śpiewam, niestety, lub stety. Ale to jest taki przekaz, myślę, bardzo, bardzo, bardzo mocny i po tym, co się wczoraj wydarzyło, po tej demonstracji, jest na czasie, tak? I nie możemy, no nie, nie możemy pozwolić, żeby ta wrona latała tutaj i się panoszyła, bo widzicie, jak to wygląda. Widzicie, jak to wygląda. Także to chyba na tyle w tym podcaście, bardzo smutnym podcaście. Tyle, że ja wam po prostu mówię, co ma być. I tylko my, jako naród polski, możemy to przerwać. Tylko my. Nikt inny. No, oczywiście z pomocą Jarka i jego partii, bo przecież jest ich dużo w Sejmie, prawda? Myślę, że oni wiedzą, co mają robić. Dobrze wie, co ma robić prezydent, dobrze wie, co ma robić Jarek. Akurat w nich wierzę, bo przez 8 lat nie zawiedli zaufania. No ale niektórzy chyba z was pomyśleli, że zawiedli. To gratuluję. I na razie wam mówię.